Witam was. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Idziemy. No, miałem zrobić mój pierwszy filmik. Miał być o wnętrzu Scanii. Jak wiecie, zmieniliśmy samochód. Nie mamy już DAF-a, więc dostaliśmy Scanię. Ale o tym opowiem w innym filmiku, ponieważ dzisiaj jedziemy na kółko. Gdzieś tam do do Piotrkowa i potem gdzieś tam do Kleszczowa czy coś. To opowiem o tym. No widać jak w Skanii. Ty położę weekendówkę tutaj. Musiałem jeszcze raz wydrukować pendrive'a. No, jest duża różnica. To jest Scania Topline. No ja tu mówię, to potem o tym odpowiem. Pokrowiec sobie kupiliśmy wczoraj. Dobra. Odpalamy babuchę. Czekajcie wam tutaj. Dobra. Dajcie chwilę. Palimy światełka i odpalamy. No pięknie bali, ładnie chodzi. Jeszcze w radio pendrive'a włożymy. No i widać, no Scania jak Scania, ładne lustereczka. Tak to wygląda mniej więcej. Ładnie chodzi, ładnie. Podoba mi się. Założymy jeszcze na owiewki Założymy na owiewki jeszcze czerwone lampki i wiadomo, że wtedy wszystko będzie ładniej wyglądało. No to jest Scania typu takie jak miał Tkaczykowski, mówię, tą białą, tylko że on miał 114L i on miał 380 koni, to jest 124 L 400 koni. Dobra. Jedziemy się zatankować i na kappę. Na kappę i załadować się kartonami do Piotrkowa. No i jesteśmy cały czas jeszcze na załadunku. Jest czwarta rano, przyjechaliśmy tutaj o pierwszej i jeszcze nas nie zaczęli ładować. Stoimy cały czas pod rampą. Jak widać. Jeszcze nawet chyba nikt nie zaczął ładować. Przed chwilą wuja. Wuja przed chwilą przyjechał. Załadował się. Tym Volvem. On kiedyś też jeździł Scanią. Może od niego firanki kupimy. Nawet jeszcze rampa nie opuszczona. Znaczy ta. No. Rampy jeszcze nie opuszczone jest. Dobra, idziemy z powrotem. No jest za 25. Właśnie wyjeżdżamy. W tym czasie zrobiliśmy tutaj te przyciski. Lusterka, no uwielbiam te lusterka w Scanii, po prostu zarąbiste są. No i wyjeżdżamy, no 3,5 godziny dobre tutaj spędziliśmy, jak nie więcej. Ale teraz lecimy na Piotrków. Pewnie przed zakazem nie zdążymy.
I już jesteśmy właśnie na tej firmie, co mamy się teraz usuwać. Tutaj mamy 32 palety. Jesteśmy teraz w Piotrkowie Trybunalskim, tutaj co mają tyle tych magazynów. Jest 7:30. Przerzucamy na SSM, tak, magazynem. Tam nas trochę przetrzymali, ale... O, tak to tutaj wygląda. Jest rosa, znaczy rosa, no przymrozek był lekki. No, tak to wygląda. Trochę z wujem sobie posiedzieliśmy, to byliśmy tam na kapie, to wtedy się ładowaliśmy, to byliśmy na kapie. Trochę się z wujem pogadaliśmy. Doradził nam, bo on to z Kaniem jeździ 5 lat i może firanki nam załatwi. No więc tak to wygląda. Tutaj mamy 32 palety, potem jedziemy do Kleszczowa. Do Kleszcz... Te pierwsze FM, tylko te drugie, po lewej stronie też się miało. Do Kleszczowa jedziemy potem. No i tam nas ściągną, załadujemy się i do domu, nie? Dużo miejsca jest. Łóżko wygodne. Dobra. Już się rozładowujemy. Pod rampą jesteśmy. Nie wiem, już skończyli, czy co? Nie, jeszcze nie. Tak to właśnie wygląda. Ładna pogoda. Fajna firma. 5 minut czekaliśmy. Czekaliśmy 5 minut, aż, nie wiem, może z 10, aż się wezmą za robotę. Otworzyli rampę i odkąd otworzyli rampę, to cały czas są na rzepie, więc fajna firma bardzo. Tu ptaszki ładnie śpiewają. Widać trawka ładnie. Kolejek nie ma. Wszystko bez problemu poszło, nie? No i tak to wygląda podczas rozładunku. Teraz tylko jak nas rozładują, to wypoziomować ją, odpalić i odjechać. Resztę już tata zrobi, na razie śpi. Dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? No, jesteśmy na drugim miejscu rozładunku. Tutaj mamy 4 palety. Znaczy, jeszcze nie jesteśmy. Jesteśmy przed bramą. Tam jest brama gdzieś. Tam jest. Stamtąd przyjechaliśmy. No i tak to wygląda. Następująco, że na przykład tutaj są jakieś rury. Tutaj do tej firmy, tam w tą bramę. Dobra. Fajerson do góry. Dobra. I tutaj trzeba tak... Szczotką trochę popracować. No i tak jest ładnie. Podoba mi się w tej skani. Dobra. Wstawiamy na kawę. Tutaj sobie dokumenty położymy tutaj. Zobaczcie, ile mam jeszcze miejsca.
Jak ja tak stoję, to dużo mam miejsca, tak wysoka jest bardzo skania. Gdzie jest czajnik? Czajnik, tu jest. Wody można tutaj dolać. Mam doleję wody, wstawię na kawę. Wypije się ładnie. Się rozwoduje, potem się pojedzie załadować, żeby zdążyć przed zakazem, bo zakaz jest przed dniem świątecznym, był też wszystkich świętych. Woda się już gotuje. Było kilka sklepów, kurde, po drodze, ale nie zdążyliśmy się zatrzymać. Za szybko jechaliśmy i przejechaliśmy dwa sklepy. I nie ma nic do żarcia, jedyne co tu mamy to patrzcie, no. Browara można sobie wybić, tylko żubra jednego. Pokrowce trzeba sobie skombinować, patrzcie na te siedzenia. Siedzenia są takie podarte trochę. Ale tak to jest ładnie w środeczku. Wczoraj tutaj podświetlenie zrobiliśmy. Zielone. Tutaj trzeba jeszcze zrobić, ale nam brakło żarówek. W tych półkach jeszcze nic nie trzymamy, nie? Tu są jakieś reklamówki. Tu też jakieś papiery. Tu nic nie ma. Tu apteczka. Tutaj głośniki są. Tu, tu i tu. Tu to nie wiem co jest, kurde. Do czego to jest służy? Nie wiem, kurde. Co wam tu jeszcze pokazać? Ogólnie to będzie filmik o tej skani wnętrzej w ogóle. Tutaj drabinka. Drabinka, można sobie wejść tutaj na górę, tylko łóżko trzeba odbezpieczyć. Tylko dobrze trzeba zabezpieczyć, bo komuś w łeb walnie będzie. Będzie. No to tyle tutaj wam. Poczekam aż się woda zagotuje i nie wiem, jak nas nie rozumiem, to trzeba będzie iść spać, przespać trochę. Ta lampka. No, dobra. No patrzcie, kurde, się wpieprzyliśmy. Na pewno nie zajedziemy przed zakazem. Zobaczcie. Kolega jak cholera. Nie widać. Potem wam wyjdę i wam pokażę, jaka jest kolejka. Za nami nikogo nie ma, jesteśmy ostatni. Tata poszedł tam się zapytać, czy ma opaski gościu uciskowe, czy naciskowe, czy jakoś tak, bo coś tam ze zbiornikami, coś tam z paliwem, że mam dwa zbiorniki mamy i nam się cały czas przelewa z jednego do drugiego i brakuje paliwa. Ja robię jedzenie, kurde, nie wzięliśmy nic do jedzenia, jedliśmy przed chwilą zimne pulpety. Zobaczcie. Prosto ze słoika. I teraz w tych słoikach te słoiki trzeba wyczyścić i zrobić sobie w nich rosół. Ha? Przeprosiliśmy. Bo 12 na... Kurwa, zamknij się. Kurde, ten gościu też nerwowy. Nerwowy ten gościu, ten co na placu tam, ten wszystkim zarządza przez to Sybiki. O, pogoda ogólnie ładna. Zaraz wam tutaj. 66503. Zaraz wam tutaj pokażę. Wprawdzie masz na 11, ale i tak. I czekamy. Teraz ja słucham na radio, kiedy zawołam nasz numer, czy naszą rejestrację. A tutaj takie. W tym czasie wysprzątałem w kabinie.
Numer rejestracyjny sobie zapisałem na ręce, bo jeszcze dobrze nie pamiętam. Tak tutaj to wygląda. Widzicie, także nie do śmiechu. Trzeba czekać. Co mówisz? Czemu nie jadę? Jeszcze mi nie wołali. Numer rejestracyjny jest na ręce, zapisałem, bo... Nie masz kartę w ogóle, trzeba się lepiej wprowadzić. I wysprzątałem tu. Jesteśmy na załadunku już. Już nas ładują. Już dawniej zaczęli nas ładować, ale nie nagrywałem nic. Ten już tutaj odjeżdża. Oj, oj, oj. Teraz trzeba, jest 17.30, trzeba znaleźć jakiś parking, bo do 18 mamy czas, bo jest zakaz. Od 18 do 22 przed świętem jest zakaz i do 22 będziemy czekać na parkingu. No jak już wyczekamy swoje, to jedziemy na dom, nie? I mamy czas do 8, bo wiem, że potem w święto jest czas do 8 rano. Bo wiem, no, bo teraz jest zakaz od 18 do 22, a potem od rana jest zakaz od 8. Już nie wolno jechać cały dzień, bo jest święto wszystkich świętych. I nie można jechać. I taka sytuacja. A więc tak z grubsza wam wszystko wytłumaczyłem. Tutaj jaka jest sytuacja w tej chwili. Ładuje nas cały czas. Dobra, kończę to. Jesteśmy już, już skończyli już nas rozładowywać, znaczy załadowywać. Odpalamy teraz kaniulę. No i teraz ciśniemy na jakiś parking. Jeszcze żeby, daj Boże, żeby kurde dobrze tam zjedli, nie? Jakby żeby było jakieś jedzenie, tam jakiś bar albo coś w tym stylu. No i docisnąć się na jakiś parking i do 22 odstać i możemy jechać do domu. Jest po 22 i właśnie ruszamy tutaj już z tatą. Na pewno 20 zł by chcieli, a my masz to 20 zł? 25 może? To jest najwięcej, ile można chcieć za parki. No jeszcze mi się schabowa odbije. Mały postój na awaryjkach, bo poszedł po kawę, kurde,
suszy, kurde, po tej nocy, znaczy, no ile spaliśmy, może z godzinę spali, ja spałem przynajmniej z godziny, nie? Webasto, do was to było włączone i... Było włączone i sucho, kurde, mamy dwa tymbarki, mamy niby gazowane, ale to nie da się tym napić, to jakoś czekoladę albo coś. Albo kawę, pobudkę, bo kawa nam się skończyła. Ojej. W pół do 12. No i to tyle, chciałem tylko powiedzieć. CPN też jest tak zrobione, że ciężarówka prawie nie wjedzie tam. To stanęliśmy sobie na tym, na ulicy, bo... Jesteśmy już na lotosie tutaj w Modle. Ja tutaj tacie pomagam się wyczepić. Tu będę mu odjeżdżał, oparował poduszkami i jadę do domu. Jak sami widzicie. Dobra, to już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się miło oglądało. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Widzicie, już jesteśmy wyczepieni. Teraz tylko podjadę tam. Tata poszedł tam po browara sobie. Ja mu ty podjadę ładnie.